twórczości Chopina wciąż odkrywam coś nowego. To właśnie jej bogactwo jest dla mnie szczególną wartością. Koncerty, mazurki, polonezy, a ostatnio także sonaty, ballady są dla mnie szczególnie wzruszające i inspirujące. To właśnie one zasługują na szczególną przestrzeń. Trzeba pamiętać, że Fryderyk Chopin to także człowiek żyjący w określonej epoce, żyjący w określonym kontekście, mający swoje pasje, zainteresowania. Ciekawe też, jakim był nauczycielem. Czy był surowy, czy miał przyjaciół. Czy był wymagający? Czym żył poza muzyką? Wiemy, że wiele podróżował. Ciekawe, czy tęsknił za Warszawą, Żelazową Wolą, za Prochowem. Jak przeżywał tą rozłąkę? Ciekawe także, co odczuwał, dotykając klawiszy instrumentów. Czy odczuwał ich temperaturę i jak to wszystko przeżywał? Czy miał gorsze, lepsze dni, siadając przy fortepianie? Ciekawe, co go inspirowało. Obrazy, przyroda, być może nawet zapachy. Czy pomimo wielu podróży znalazł to swoje miejsce? To miejsce wymarzone, w którym się dobrze czuł. Otwieramy Muzeum Fryderyka Chopina. Jedno z najnowocześniejszych biograficznych muzeów na świecie. Ta nowa przestrzeń ma pokazywać Fryderyka Chopina jako kompozytora, pianistę, ale także jako człowieka. Ma pokazywać epokę, miejsca, w których żył Fryderyk Chopin. To największa na świecie kolekcja. Obejmuje ponad 7 tysięcy różnego rodzaju eksponatów. Są tam rękopisy, pamiątki. Będziemy mogli tutaj wszystkimi zmysłami poczuć Fryderyka Chopina, posłuchać jego muzyki, dotknąć przedmiotów, które były mu bliskie. Trzeba pamiętać, że to wyjątkowe miejsce, zaprojektowane przez włoskich projektantów z pracowni Migliore e Servetto. Ta przestrzeń powinna być współtworzona przez tych, którzy ją odwiedzają. Każdy będzie mógł wybrać własną ścieżkę zwiedzania obiektu, zwiedzania ekspozycji. Teraz czas na Was.